W rozdziale 12 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur kontynuuje dyskusję na temat przypowieści Pana Jezusa opartych na tekście z Mateusza rozdziału 13. Dociera on do przypowieści o pszenicy i konkolu. Według niego pszenica reprezentuje wierzących, a konkol niewierzących. Jest to oczywista prawda wynikająca z tej przypowieści. Jednakże jego interpretacja stwarza pewien problem. Twierdzi on, że sposobem na rozpoznanie pszenicy jest przyjrzenie się jej uczynkom, że są to ludzie, którzy trwają w posłuszeństwie aż do śmierci. A sposobem, przez który identyfikujemy konkol, jest nieposłuszeństwo oraz brak wytrwania w posłuszeństwie aż do śmierci. Jego pogląd stwarza następny problem. Otóż John MacArthur ostatecznie wiąże tę przypowieść z sądem Wielkiego Białego Tronu, który nazywa sądem ostatecznym, zamiast powiązać ją z wielkim uciskiem. To, o czym Pan Jezus mówi w tej przypowieści, to wydarzenia z końca wielkiego ucisku, kiedy to wyśle on swoich aniołów, co zapisuje Mateusz w 25 rozdziale 31-46, zgromadzą oni przed nim wszystkie narody i będzie je rozdzielał jak pasterz rozdziela owce i kozły. Są to wierzący i niewierzący poganie żyjący podczas wielkiego ucisku. Wierzący nazwani są owcami, a niewierzący kozłami. Mateusz w rozdziale 13 nazywa ich pszenicą i konkolem. Poza tym w czasie ery Kościoła separacja wierzących i niewierzących nie ma miejsca podczas sądu przed Wielkim Białym Tronem, a w czasie pochwycenia Kościoła. To w trakcie pochwycenia wierzący zostaną odseparowani od reszty świata. Poza tym pochwycenie będzie miało miejsce przed tysiącletnim okresem panowania Chrystusa na ziemi, a nie po jego zakończeniu, kiedy będzie miał miejsce sąd przed Wielkim Białym Tronem. I chociaż dr MacArthur jest dyspensacjonalistą, zdaje się, że zupełnie traci on tutaj właściwy kierunek, a więc gdzie i kiedy będzie miało miejsce wydarzenie opisane w tym fragmencie, a co gorsza, dochodzi on do konkluzji, że życie wieczne jest uwarunkowane wytrwaniem w dobrych uczynkach. A podstawą pewności zbawienia staje się patrzenie na nasze dobre uczynki oraz czy uważamy, że będziemy w stanie wytrwać. Dlatego też, jako mój odzew, nazywam książkę MacArthura Ewangelią Zwątpienia, ponieważ widzimy, jak MacArthur rozdział po rozdziale swoimi wywodami czyni pewność zbawienia niemożliwym. Promuje on wątpliwości o życiu wiecznym, chrześcijaństwo w stylu mam nadzieję, na przykład mam nadzieję, że wytrwam do końca w dobrych uczynkach. Tymczasem bądźmy świadomi tego, że Pan Jezus Chrystus obiecuje, iż każdy, kto w Niego uwierzył, już ma życie wieczne. Jana 6, 47. Obiecał też, że każdy, kto żyje i uwierzy w Niego, nigdy nie umrze. Jest to naprawdę dobra nowina. Nie powinniśmy też nigdy spuszczać wzroku z różnicy pomiędzy usprawiedliwieniem a uświęceniem.